Tak, tak, proszę Państwa, będziemy tu mówić nie tylko o Warszawie, ale o całości, o wszystkich ludziach, proszę Państwa. Wypijemy kawkę, aby tylko nie za gorąca. Kawkę wypijemy taką, proszę Państwa, na razie z termosa. Na razie z termosa, proszę Państwa, wypijemy kawkę. Witamy Państwa serdecznie. Buziaczki przesyłamy, wypijemy kawkę. Proszę Państwa, dlatego to jest bardzo wszystko ciekawe. Dobrze jest wiedzieć Pismo Święte, znać. Jak chodzili Świadkowie Jehowy, to matka moja zaprosiła, upiekła ciasto, że aż mnie to zastanowiło, bo ludzie nigdy nie rozmawiali, ludzie nigdy z nimi nie dyskutowali, ze Świadkami Jehowy. A ona upiekła ciasto, zaprosiła Świadków Jehowy. I proszę Państwa, no ja ściągnęłam taką grubą książkę, zarys dziejów religii, no bo oni mi tutaj o Jehowie, a ja Jahwe mówię, Jahwe, Bóg ten, który powoduje, że się staje. A one mówią, właśnie o to chodzi, że w języku hebrajskim Habach, proszę Państwa, spółgłoski były niewymawiane, ale ja tak specjalnie mówię, Habach, stawać się, wiać, proszę Państwa, no żeby coś tu brzmiało, bo w języku polskim to spółgłoski też dźwięczą i to tak czasem dźwięczą, że niektórzy przeszkadzają sobie, tobie, nam, wam i na przykład wybija się za głośno, za dużo tego, ty, takie różne te głoski, spółgłoski, prawda? I one nie powinny bardzo mocno brzmieć, dźwięczeć. Ale ci, którzy nie rozumieją tego, którym przecież słoni na ucho nastąpił, no to tak mówią czasem w radiu, a jak jest się przed mikrofonem, to strasznie bardzo głośno słychać. I to mnie denerwuje, bo są takie też dziwołki. No nie tylko w ogóle ludzie, którzy tak mówią, że spółgłoski są wybijane. Spółgłoski muszą brzmieć cicho. To zresztą Państwo widzą, jak się ustawia. I dlatego ten śpiew operowy, proszę Państwa, jak ja byłam w Anglii, w Ameryce Białystok, to prawosławni tam na bardzo wysokim poziomie stoi śpiew. To tam Skowroński, dyrygent chóru takiego wojskowego, proszę Państwa, on powiedział, że ja powinnam ich uczyć tam w Anglii, Ameryce Białystok śpiewania, czyli emisji głosu, tak jak uczę tu w Warszawie zresztą. I oni, no tutaj miałam w Warszawie wiele chórów, zresztą nawet prowadziłam i na koncert życzeń też śpiewałyśmy tutaj na Jagiellońskiej u Henryka IV w tym wielkim liceum bardzo starym. Mam tam kawę, ale wolę z termosu, żeby było tak, proszę Państwa, na sportowo. Langström w biegu. Proszę Państwa, Langström w biegu. Ja tutaj mam taką książkę słowackiego Kordian, gdzie po prostu drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy, gdzie słowacki, co z tego wynika, bardzo wierzy w imię Boże Jahwe, proszę Państwa, w imię Boże Jehowa. Tutaj też nawet zahaczone jest na stronie 18, zdaje się, podczas próby generalnej mówiliśmy, prawda? Oto tu, prawda? I drżącą rękę, i drżącą położyłem przed tronem Jehowy, czyli przed drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Na stronie 84 oczywiście to zależy, jakie to jest wydanie, prawda? A koronę Jehowy przyozdobił perłą. To żeby Senyszyn wiedziała, to powiedziałaby, że wyznawcy papieża w piekło wierzą, że wstyd, że to XXI wiek. I byś wyjaśniła ten temat duszy, bo to są trzy pojęcia w języku hebrajskim. Dusza to już jest efekt. Dusza, czyli nefesz. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 7. Proszę Państwa, i stał się człowiek duszą żyjącą. Czytam tu rok, ale tutaj z tym rokiem to coś nie bardzo, prawda?
Olesieju, Kolesieju, Kolesieju, 2012, to pewnie z tego roku. I drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Jeszcze Jana Konopczyńskiego 4, jeszcze w liceum i w tych szkołach, i w Ciechanowie, też jak natknęła mi się na akordiana słowackiego, to proszę Państwa, zatkało mnie, że co? Jehowy? No, czyli, że Słowacki już wierzył. I to jest forma spolszczona, bo Jahwe to jest tak bardziej po hebrajsku, ale my tutaj po polsku, jako Polacy, no chyba, że tutaj ta Rumunia jest, prawda? Stadion Narodowy, czyli były tysiąclecia Biedaszywy, oni ciągle o coś proszą, zachowują się jak by tutaj była. Druga Rumunia, druga Afryka, drugi Rzym. Także proszę Państwa, kłamstwo, które uczyniło z Boga niepojętą, tajemniczą postacią Senyszyn, gdyby to wiedziała, bo to Biblię trzeba mieć w domu, czytać, studiować, nie to, tak tylko żeby ją dotknąć. Popularny pogląd, Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego Boga w trzech osobach. My Trójcę współistotną. Osoby boskie nie dzielą między siebie jedynej boskości, ale każda z nich jest, proszę Państwa, całym Bogiem. Czyli 1 plus 1 plus 1 to według nich jest 1, a tutaj niestety 3 by było, prawda? Ale oni w Trójce jednak wierzą. No to poronione. Ojciec jest tym samym, co Syn. Syn tym samym, co Ojciec. Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn. To znaczy jednym Bogiem co do natury. Katechizm Kościoła Katolickiego. Prawda biblijna. Jezus, Syn Boży, nigdy nie twierdził, że jest równy, współistotny Ojcu. Oświadczył natomiast, szybko będę tak, bo nie mamy czasu. Idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja. To Jezus wybierał się do Ojca i powiedział, Ojciec jest większy niż ja. To skoro tak Jezus powiedział, to znaczy, że ten Ojciec rzeczywiście był większy od Jezusa Chrystusa. I to czytałyśmy. To. Jana, Ewangelia, 14 rozdział, werset 28. A do jednej ze swoich naśladowczyń powiedział, wstępuję do Ojca mego, Ojca waszego oraz do Boga mego, Boga waszego. Ewangelia Jana znowu, 20 rozdział, werset 17. Jest rozdawana Ewangelia Jana i chrześcijańskie pisma greckie są rozdawane, abyście tylko nie wyrzucali do kosza, abyście tylko nie wyrzucali do śmietnika, bo Pismo Święte zawsze jest cenne. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, nie jest on osobą. Pierwsi chrześcijanie zostali nim napełnieni. A Jehowa obiecał, wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wersety od 1 do 4 i 17 werset. Duch Święty nie jest też częścią Trójcy. To czynna siła boska. Ja tak tutaj mam tutaj z tych broszur, z tych książek, bo mam taką wiedzę szeroką, że jak zacznę tu gadać, to dwa tygodnie. A my chcemy to szybciutko, tak, żebyś już Senyszyny wiedziała, o co chodzi, że Jezus powiedział, że idę do Ojca mojego i Ojca waszego. I dlatego mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ale to Jezus nauczył, prawda? Czyli, że Jezus nie był Ojcem, a uczył o tym Jahwe, o Ojcu Jehowie. Także widzicie Państwo, że Jehowa to jest ten, który powoduje, że się staje, a Jezus w języku hebrajskim to zbawienie od Jehowy, czyli że Jezus nie jest Jehową, Jezus nie jest Bogiem i nigdy tego nie mówił. Powiedział do faryzeuszy i do saduceuszy. No i apostoł Paweł też kiedyś był, ale te wszystkie szkoły i te wasze tytuły uznał za śmieci. Apostoł Paweł właśnie pisze w ogóle to w Ewangeliach. Jezus mówi, dlaczego mówicie, że ja o sobie mówię, że jestem Bogiem, skoro tylko mówię, że jestem Synem Człowieczym. Czyli, że Jezus Chrystus nigdy za Boga się nie uważa i jeszcze specjalnie podkreślił, że jest Synem Człowieczym. Dlaczego trzeba znać prawdę? Jak wyjaśniają katoliccy teolodzy Karl Ragner i Herbert von Grimmler, Trójca nie byłaby znana człowiekowi, gdyby nie została mu objawiona, a nawet po jej objawieniu pozostaje dla stworzonego rozumu niepojęta w swej naturze. Mały słownik teologiczny, Mieszkowski, Pajciarek, proszę Państwa. Czy można obdarzyć głębokim uczuciem kogoś, kogo nie zna się, nie sposób poznać ani zrozumieć, bo jeżeli Bóg jest tajemnicą, kimś takim niepojętym i wy tutaj już macie tam miliony ton ksiąg filozofii. Nauka o Trójcy nie jest przeszkodą w poznaniu i pokochaniu Boga.
Taką barierą dogmat ten był dla Marka, wspomnianego w pierwszym artykule. Przyznaję, on uważałem, że Bóg ukrywa przede mną swoją tożsamość, że Bóg jakby się chowa, że rzeczywiście, że Bóg jakby nie chce się objawić, a przecież ojciec dla dziecka zrobi wszystko, prawda? Nie da mu jakiegoś kamienia zamiast chleba, nie da mu węża zamiast ryby, jak to powiedział Jezus Chrystus, prawda? I dziecko wie, jak się jego ojciec nazywa. To dlaczego my nie mielibyśmy wiedzieć, nie miałybyśmy wiedzieć, jak ten Bóg się nazywa, czy to Jahwe, czy nie Jahwe. Także proszę Państwa, przecież Bóg wcale nie ukrywa się przed nami. Pragnie, żebyśmy go znali, Jezus oznajmił. My czcimy to, co znamy. Ewangelia Jana, 4, werset 22. Kiedy dowiedziałem się, tutaj ten Marek mówi, tak jeszcze raz zacytuję. Taką barierą dogmat ten był dla Marka, wspomnianego w pierwszym artykule. Przyznaje on, uważałem, że Bóg ukrywa przede mną swoją tożsamość. Przez to wydawał mi się jeszcze bardziej daleko. Tajemniczy, niedostępny. A przecież Bóg wcale nie ukrywa się przed nami. Pragnie, żebyśmy go znali. Jezus oznajmił, my czcimy to, co znamy Ewangelia Marka, 4, werset 22. Kiedy dowiedziałem się, że Bóg nie jest częścią Trójcy, opowiada Marko, w końcu udało mi się nawiązać z Nim bliską więź. Jeśli Jehowa jest dla nas konkretną osobą, ktoś, a nie niepojętą tajemniczą postacią, znacznie łatwiej nam go pokochać. W Biblii czytamy, kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. 1 Jana 4:8. Miłością. Na poszczególnym kąsku, na świecie wpływa w tej chwili między innymi zamieszanie wokół wyboru sądu klubu na wokół tygodniowego. Rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył, że Bóg chce śledzić tę sytuację i stara się ustalić fakty. Tą sprawą być może zajmie się także Parlament Europejski, wnioskują o to Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Liberałowie. A to już na nowoczesnym wyszedł taką manowę. I do tego Chce 2 tygodnie temu Moskwa wprowadziła sankcje gospodarcze wobec Turcji. Zawieszone zostały kontakty handlowe i turystyczne oraz programy naukowe i inwestycyjne. Rok Miłosierdzia w Kościele Katolickim oficjalnie rozpoczęty. Na zakończenie mszy odprawionej z tej okazji na placu Świętego Piotra w Watykanie papież Franciszek otworzył drzwi święte w bazylice i pierwszy przekroczył ich próg. O 11:11 papież Franciszek pchnął drzwi święte bazyliki, przed tym wypowiedział następujące słowa. Oto drzwi pańskie, otwórzcie mi drzwi sprawiedliwości. Po Franciszku próg drzwi przekroczył Benedykt XVI, który chciał wziąć udział w tym wydarzeniu. Wcześniej w kazaniu papież powiedział, że przejście przez drzwi święte oznacza odkrycie głębi Bożego miłosierdzia. Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd, pamiętając, że w każdym razie sąd Boży odbywać się będzie zawsze w świetle tego miłosierdzia. Franciszek przypomniał o 50. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II i podkreślił, że pozostawił on Kościołowi ducha miłosiernego Samarytanina. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dolny Śląsk ma szansę stać się znaczącym w Polsce regionem produkcji energii słonecznej. W gminie Zgorzelec ogniwa fotowoltaiczne mają stanąć na prawie 80 hektarach. Będzie to jedna z największych w kraju elektrowni słonecznych. Nowa inwestycja będzie się wszystkim opłacać, uważa radny wojewódzki i były wójt gminy Zgorzelec Kazimierz Janik. Mamy energię odnawialną, po drugie mamy podatki. Co jest ważne, nasi mieszkańcy przez dzierżawę tych terenów mają również środki finansowe. Za same te panele słoneczne 700 tysięcy gmina, a 600 tysięcy mieszkańcy. Wielkie słoneczne farmy energetyczne mają powstać także w Olszynie i Bieleniej Górze. To były aktualności pierwszego programu Polskiego Radia.